Kafejnowa pięć nie odbędzie się. Spontanicznie musiałem nagrać dla wszystkich krótki film, który planowałem od kilku dni. Przepraszam, kubańczyk kamerzysta, nie są w żaden sposób powiązani z tą sprawą. Komentarze. Wyrażają współczucie jemu. No dobra, zobaczmy. Siema, jestem Marek, to będzie krótki film, ponieważ mam w zasadzie wam jedną ważną informację do przekazania, o której wszyscy muszą wiedzieć, a mianowicie tak na szybko, po prostu 27 października na Fame MMA 5 niestety nie zobaczycie mnie. Zamierzam zrezygnować z tej walki. Jeżeli chodzi o powód, dla którego rezygnuję, po prostu nie chcę walczyć z osobą niepełnosprawną, ponieważ może to źle wpłynąć na mój wizerunek. Oczywiście przepraszam wszystkich, że nie uda się zrealizować tej walki. Jeżeli chodzi o inne walki, to jak najbardziej odbędą się one. Bodajże w tym momencie jest 7 pozostałych walk, nadal zostaje walka wieczoru Najman z bonusem i moja walka po prostu zostanie pominięta. Cóż, po prostu przerosło mnie to. Przepraszam wszystkich, że na kilka dni przed galą mówię wam o tym. Przede wszystkim przepraszam wszystkich, którzy postawili na mnie jakieś pieniądze, czy kupili ze względu na mnie pay-per-view. Te pieniądze zostaną wam zapewne z tych zakładów zwrócone. No a jeżeli chodzi o pay-per-view, no to myślę, że brak mojej walki nie zrobi wielkiej różnicy. Natomiast mam nadzieję, że na szóstej gali, kiedy będę mocniej przygotowany i no i przede wszystkim z innym przeciwnikiem, to właśnie wtedy moja walka się odbędzie. Póki co po prostu nie jestem na to gotowy. Przepraszam wszystkich, ale w tym momencie nie chcę podejmować się walki, kiedy nie mam żadnego doświadczenia i w dodatku walki z niepełnosprawnym. Chciałbym przed Fame MMA stoczyć chociaż jedną walkę zawodową, żeby mieć po prostu jakiś obraz walki. Przepraszam jeszcze raz i w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli i obiecuję, że na szóstej gali zobaczycie mnie. Dla mnie to ty, Marek, jesteś po prostu pizdą, nie? Nie. Jeszcze raz. To jeszcze raz nagramy. No pizdą jesteś. Co się wystraszyłeś? Mieliśmy nagrywać jakąś fajną zapowiedź, żeby kupowali pay-per-view, a nie. Nie, co ty, w kulki lecisz za mną, człowieku? No nie, ja nie będę. Jak ty nie wystąpisz na tej gali, to ja się do ciebie nie przyznaję. Biorę telefon, jadę do domu. Weź przemyśl to. Serio? Zachowujesz się jak cipa. No dobra, ale nic się nie stanie. No jak? Jak nie zawalczysz, to ja się do ciebie nie przyznaję. Ja co, jeszcze raz to nagrywam, Marek? Czy? Na razie chyba. Ja też uważam, że to jest zły pomysł, nie? Co kurwa być? Co to jest? Nie wiem, co ustawione. Nie no, zachowanie tego Kubańczyka było ustawione. Także to jest fake, nie? To tam nie wierzcie w takie coś. Poza tym, Zanim pojawiłby się ten film, Fame MMA wydałoby oficjalne oświadczenie. Bukmacherzy musieliby wycofać oferty. A jak widać, wszystko stoi na miejscu. Także fake i kurwa dzieci nada. Podgrzanie po prostu kontrowersji przed walką. Tylko nie wiem, kurwa, chuj pierdolę. Tak samo mówicie 27, a przecież walka jest 26. Może być to przejęzyczenie, a może być celowe ustawienie. W każdym razie to jest fake. Hey, możecie zostawić ten łap!